Katechizm poręczny, czyli rozmowy z księdzem Piotrem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Proszę Państwa, zanim udzielę głosu panu Pawłowi, tradycyjnie już by odczytał wasze, drodzy radiosłuchacze, pytania do katechizmu poręcznego. Taka moja krótka refleksja, która wiąże się z tematyką, którą podejmujemy w katechizmie. Te nasze dyżurne pytania, jak to jest, że Pan Bóg wiedział, że Judasz zdradzi, że Pan Bóg zna naszą przyszłość, a my pozostajemy wolni. Otóż w jednym z tygodników ukazał się artykuł na temat czasu, to artykuł z punktu widzenia fizyki podejmowany i teorii względności. Otóż kończy się ten artykuł, ja go całego nie zrozumiałem, kończy się ten artykuł takim cytatem, które wypowiada Billy Pilgrim w Bohater rzeźni numer 5 Kurta von Goethe. Dobrze przeczytałem, panie Pawle, bo ja to z tym... Tak, są dwie formy wymowy. Jedni twierdzą, że tradycjonaliści, że mówi się von Goethe, czyli, bo to jest Niemiec pochodzenia. Natomiast Amerykanie, jako że on jest obywatelstwem amerykańskim, mówią von Goethe. A ja pewnie tak po polsku to jakoś przeczytałem jeszcze. Proszę państwa, więc ten bohater rzeźni numer 5 mówi tak. Głupotą jest płakać na pogrzebie. Wszystkie chwile zawsze istniały i zawsze będą istnieć. To tylko my na ziemi mamy złudzenie, że chwile następują jedna po drugiej, jak korale na sznurku, i że chwila raz przeżyta jest stracona na zawsze. Kochani, ja myślę, że kiedyś jeszcze, no już fizycy tam oczywiście coś wiedzą na temat tego czasu i względności. Ten zegar atomowy załadowali kiedyś na samolot i latali dookoła Ziemi. Rzeczywiście tam się różnica jakaś pojawiła w stosunku do tych zegarów na Ziemi. Prędkość i względność położenia powoduje względność czasu. I ta hipoteza bliźniaków, że jak jeden poleci w kosmos, to wróci, to będzie młodszy od tego, co został na Ziemi. No to już nie to, że coś Einstein w tym jest. Tutaj miałby najwięcej do powiedzenia. Ja chcę tylko powiedzieć, że mnie zaintrygowało to, że kiedyś być może się bardzo Biblia z fizyką spotka i z teologią spotka. Jest to nieuniknione. I te słowa, że u Pana Boga tysiąc dzień jest jak, tysiąc lat jest jak jeden dzień, a jeden dzień jest jak tysiąc lat, że jak my umrzemy, to powiemy, o rany, Panie Boże, jakie to było proste. Jak Ty żeś to wszystko... Być może, proszę Państwa, te nasze 80 lat życia to jest taka rozmowa z Panem Bogiem. Słuchaj, chcesz pójść do nieba? I my mówimy, i to trwa trwa 80 lat. Tak. Zresztą w Piśmie Świętym, nie pamiętam, w którym rozdziale Ewangelii jest powiedziane, że przyjdzie moment, że spadnie zasłona z waszych oczu. O, oczywiście, więc jestem przekonany, że jak my często mamy podejrzenia, że to Pismo Święte to jest takie zupełnie od nauki jakieś oderwane, zupełnie oderwane od nauki. No na pewno od astronomii w swoich pewnych perspektywach jest oderwane, ale w paru miejscach czuję, jest bardzo blisko teologii, bo Pan Bóg stworzył fizykę i stworzył świat, także to jest bardzo ciekawy fragment. Jeszcze raz pozwolę sobie go przeczytać. Głupotą jest płakać na pogrzebie. Wszystkie chwile zawsze istniały i zawsze będą istnieć. To tylko my tu na ziemi mamy złudzenie, że chwila następuje jedna po drugiej jak korale na sznurku i że chwila raz przeżyta jest stracona na zawsze. A to ciekawe, bo wydawało mi się, że mogę się uważać za znawcę twórczości Kurta von Goethe, a tymczasem cytatów mogę przytoczyć dziesiątki z jego przeróżnych książek, a tego akurat... O, proszę właśnie. Państwa, jestem po prostu, ja nie jestem specjalistą od tego autora, ale sobie wynotowałem z artykułu. A teraz już przechodzimy do Państwa aktualnych pytań. Rozpoczynamy od daty, panie Pawle. List jest datowany na 6 sierpnia. No, to były piękne dni. Tak, jeszcze przed sierpniowymi opadami gwałtownymi deszczu. Autorem jest Basia. Wiem, że Chrystus, pisze autorka, jest pośrednikiem między nami a Bogiem Ojcem. Czy więc wystarczy zwracać się w modlitwie do Jezusa? Przyznam, że mam bardzo małą więź z Bogiem Ojcem, ale przecież Chrystus jest drugą osobą boską i kto kocha Go, kocha też Jego Ojca. Czy więc ma to jakieś znaczenie? No trudno jest kochać Jezusa, nie kochając Ojca, bo jak mówił Jezus, ja i Ojciec jedno jesteśmy. Zresztą trudno jest pokochać Jezusa, kiedy On sam mówił, że sensem Jego życia, misji i w ogóle motorem Jego działania na ziemi była miłość do Ojca. Syn nie mógłby uczynić nic, gdyby nie widział Ojca czyniącego. Ja oczywiście, proszę Państwa, rozumiem to, że my ze słowem Jezus kojarzymy oblicze z całunu, mamy zaraz przed oczami Jezusa, Faustyny z tych mistycznych widzeń. Natomiast Ojciec, no różne tu mamy skojarzenia. Niektórym ludziom się tutaj zapach alkoholu i krzyk w domu zdaje się słyszeć i czuć. Dlatego proszę Państwa, a Duch Święty, no to jeszcze, to już zupełnie te gołąbki, płomyczki.
Natomiast my powinniśmy jako chrześcijanie mieć relację zdrową i dobrą z wszystkimi osobami Trójcy Świętej, gdyż każda z nich ma inny ten wkład, udział w historii naszego stwarzania, odkupienia, uświęcania. Jeśli ktoś nie przyjmuje Ducha Świętego świadomie, jeśli Duch Święty w nim nie działa, to nasze mówienie o rzeczywistości Bożej jest po prostu teorią teologiczną. Tutaj bez Ducha Świętego jesteśmy tylko zardzewiałym może schematem chrześcijańskim, ale nie żywymi wyznawcami Jezusa. Dlatego musimy czuwać nad tym, żebyśmy nie wpadli w jakąś taką jedną skrajność, że tylko Jezus, nie tylko Jezus. Jezus prowadzi nas zawsze w Duchu Świętym do Ojca, i powinniśmy też Ojca miłować, bo to są trzy różne osoby, które miłują nas z miłością nieskończoną i żadnej z nich w naszej duchowości nie możemy pominąć. A że ten Pan Jezus będzie nam zawsze taki troszeczkę bliższy, powtarzam psychologicznie, no to też nie ma się tutaj co przejmować. On się stał obrazem, ikoną Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy i dlatego przyjmując Jego, przyjmujemy oczywiście żadną Trójcę. Ja to kiedyś mówiłem żartobliwie na konferencji, że my nieraz chcemy z Panem Jezusem, może jakaś tam pobożna dziewczyna się tak na randkę umówić, cztery oczy, Panie Jezu, ja i Ty, a tu Jezus przychodzi z Duchem Świętym i z Ojcem. No co to za randka? Oni zawsze chodzą we trójkę. No właśnie, ksiądz tutaj wspomniał, że słowo Ojciec może w naszym życiu złe konotacje wywoływać, prawda? Różne sytuacje, w których odbieramy Boga przez to jako takiego karzącego, który jest tylko i wyłącznie, ma wymiar sprawiedliwości. Mm-hmm. No tutaj warto odwoływać się do tego syna marnotrawnego, do którego ojciec wybiega, prawda, i przyjmuje go. To jest ten obraz, do którego dążymy. No, nie wiemy, prawda, jaki jest Bóg ojciec, bo nie przedstawia nam się, tak. Nie widzimy go. Natomiast obraz jest w Piśmie Świętym. Proszę Państwa, ja myślę, że kryzys ojcostwa jest ogromny. Od 100, 200, 300 lat kryzys ojcostwa jest ogromny. Myślę, że szatan zaatakował ojców, bo to oni są kapitanami na okręcie i dlatego rozbija rodziny, ale też zaatakował ojców, żeby słowo ojciec, które Bóg ojciec wybrał, by się nam przedstawić, nic dla nas nie znaczyło. Kryzys ojcostwa jest ogromny. Przeciętny ojciec, niedawno czytałem, rozmawia z synem dziennie 6-8 minut. To jest po prostu tragedia, co się dzieje, jeśli chodzi o brak ojca w życiu i córek też, ale i synów. To jest jedno z naczelnych zadań Kościoła, odnowić misję mężczyzny i misję ojca. Czytam, w Stanach Zjednoczonych powstaje sporo grup różnych wsparcia, religijnych i nie tylko religijnych. Panowie się spotykają, nie tak jak się u nas nieraz spotykają, żeby obalić literka, tylko żeby się pomodlić, pogadać, pograć w piłkę i wrócić do domu, do żon piękniejszymi, mądrzejszymi i bardziej opiekuńczymi. No, bardzo by się takie grupy wsparcia u nas przydały, bo mamy rozbitych, jak powstańców listopadowych, styczniowych i warszawskich, setki tysięcy panów w tym kraju. Sięgamy po następny list. Tutaj jest jedno krótkie pytanie. Czy ciągłe dojadanie jest grzechem głównym? Otóż, jak w grzechach głównych, jeszcze sobie w katechizmie sprawdziłem, bo ja tak jestem specjalistą od czasu i względności, a nieraz się można, jak to mówimy, proszę Państwa, przejechać na katechizmowym, takim rzeczywiście katechizmowym pytaniu. Otóż jest grzech główny, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Ktoś by pomyślał, to takie niegroźne w porównaniu do aborcji, morderstwa, gwałtu. Tylko, że proszę Państwa, właśnie te grzechy, które wymieniłem, mogą się często zaczynać od nieumiarkowania w jedzeniu i w piciu. Dlaczego to jest grzech zły? No, przejadanie źle wpływa na zdrowie fizyczne. No, otyłość jest bardzo niebezpieczna, jeśli chodzi tam różne zawały i te historie. Poza tym na stan psychiczny, proszę Państwa. No, ja patrzę na dzieci, ja nie wiem, które z tych dzieci są w jakiś sposób genetycznie obciążone jakąś otyłością, czy są obciążone otyłością pod postacią ciągłe karmiącej mamy czy babci, ale są te dzieci biedne, bo są pokaleczone, bo koledzy w klasie i to dzieciom się trochę nie ma co dziwić. No nie powinny tak wołać, ale ty grubasie, ty beczko gruba, ty prosiaku. Proszę Państwa, taki człowiek jak potem nawet wyszczupleje, to on do końca życia słyszy te prosiaku za sobą i ty beczko. Więc dlatego to jest i wstrząs psychiczny. Poza tym my się źle czujemy, jak się obiemy. To niedawno wyczytałem takie zdanie, że kobiety wiedzą, że jak się chce faceta obłaskawić, to trzeba szybko nakarmić. On się wtedy taki misiek robi. Tak, przez żołądek do serca. Przez żołądek do serca, bo to wzrusza może i dobroć kobiet, ale że jak on przychodzi do domu i tam zaczyna coś mówić, to ona, żona mu jednego kotleta, drugiego goloneczkę. Terapia schabowym. Tak.
I on się przewala, proszę państwa, King Kong uśpiony, tak, ta, i na łóżko się przewala. I wtedy kobieta już przychodzi. Jeszcze terapia telewizorem. Terapia telewizorem. Śmieję się z tego, ale no taka jest prawda. Taka jest prawda. Polak, kiedy głodny, to zły, ale z drugiej strony taki bystry i do ataku. Natomiast też jest przejadanie, to są pieniądze, proszę państwa. Ja czuję, że gdyby podliczył sobie ktoś, ile tych sneakersów on już przejadł, to by zobaczył naprawdę świetny rower górski, czy ładny telewizor. No i wpływ na innych, bo jest to jakieś też oddziaływanie takie rozluźniające innych, prawda? Zawsze jak chcemy sobie coś złego zrobić, nawet z przejadaniem, to szukamy towarzysza. Ty chcesz sneakersa? Nie, no weź sneakersa, tak se, zjemy se sneakersa. No to se zjemy sneakersa. Dlatego tu mi się bardzo podoba jedno określenie, którego młodzież używa, no to jakiś slang taki, zamulenie. Otóż rzeczywiście te różne sneakersy, jedzenia, te McDonaldy nieumiarkowane zamulają bardzo i mogą prowadzić do, no wiadomo, jeśli ktoś ma kłopoty z jedzeniem, może mieć kłopoty z papierosami, z alkoholem, z narkotykiem, z seksem. Jak to się mówi, już tak potocznie, suma uzależnień jest stała. Nasze ciało powinno być zdyscyplinowane i w jedzeniu też. Chociaż przestrzegę tylko po drugiej stronie barykady, żeby z diety nie robić Pana Boga, co się wielu ludziom zdarza, że to jest po prostu absolutnie Bóg. To jest jeszcze gorszy grzech bałwochwalstwa. No tak, bo to jest taki wymiar przeciwny do tego, o którym ksiądz mówił, samotnicze z kolei panowanie nad sytuacją związaną z odżywianiem się. Dokładnie tak. Teraz list adresowany 7 sierpnia. Napisała go Violetta. Otóż tak, mam dobrą koleżankę, przyjaciółkę, z którą znam się i utrzymuję kontakt od 6 lat. Bardzo ją lubię, utrzymujemy kontakt mailowy, mieszka w innym mieście. Problem polega na tym, że ta koleżanka zaangażowała się w okultyzm. Skończyła parapsychologię, wróży z tarota, z numerologii i temu podobne. Maruje mandale przeróżne, jakieś obrazy energetyczne, które o dziwo w jej mieszkaniu stoją obok obrazów Matki Bożej czy Pana Jezusa. Jest dobrym człowiekiem, mówi, że czyni dobro, pomaga ludziom. Na moje argumenty, że Kościół nie pochwala tego typu praktyk, odpowiada, że Kościół wielu rzeczy nie pochwala. Pisze nawet, że zna wielu księży, którzy uprawiają takie praktyki. Na spowiedzi ksiądz spowiednik powiedział, abym zerwała z nią kontakty, że ze złem się nie dyskutuje, że ona może mnie w to wszystko wciągnąć, nawet mailowo, i żebym nie słuchała jej rad. Nie zrobiłam tego definitywnie, ograniczyłam bardzo mocno. Tak trudno od razu wszystko zerwać. Lubię ją, nie ma łatwego życia, jej rodzice są uzależnieni od alkoholu. Modlę się za nią. Proszę księdza, co ksiądz o tym myśli? Bo co mam robić? Definitywnie zerwać kontakt i czy nie popełniłam grzechu, bo nie do końca posłuchałam spowiednika, który tak naprawdę przekazał mi słowa Chrystusa. Byłabym wdzięczna, gdyby ksiądz znalazł choć krótką odpowiedź, tak albo nie. Człowiek jak wyruszyć ma na wojnę, a tutaj jest jakieś starcie z czymś nieczystym, powinien rozważyć, jakie ma wojsko. Jeśli ma dobre wojsko, może walczyć. Jeśli ma słabe wojsko, powinien się wycofać. Spowiednik cię znał wiele lepiej niż ja cię znam, dlatego ja bym jednak radził go posłuchać i zerwać. Bo ogólna zasada jest taka, proszę państwa, że powinniśmy być ostrożni w nawracaniu niektórych ludzi, bo oni nas mogą nawrócić na swoją wiarę. Nie jedna dziewczyna tak nawracała chłopaka z grzechu nieczystości, że tak go tak zaczęła głaskać, żeby on już się uspokoił z tym grzechem i tak go głaskała, że właśnie to on ją akurat nawrócił na swój wariant przeżywania płciowości. Dlatego nie, trzeba uciekać, wiary musimy strzec. Proszę państwa, jakoś osobiście jestem w teologii, no, prawda, wykształcony, ale mi też można by zrobić wodę z mózgu. Gdyby mnie wzięła jakaś sekta w obroty, to bez nawet jakichś medykamentów chemicznych by mi wodę z mózgu zrobiła, dlatego ja bym się nigdy nie zgodził na jakieś takie obcowanie. Trzeba mieć grupę wsparcia. Jeśli się dobrze znasz na tych sprawach, wiesz, że jest to absurd, że jest to głupota, wiesz, że tutaj nie chodzi o prawdę, bo jeśli ktoś numerologię stawia z Matką Bożą ramię w ramię, no to wiadomo. Tak, jawna manipulacja. Jawna manipulacja, zresztą tu sama piszesz, że jej rodzice mieli uzależnienie od alkoholu, nie ma łatwego życia. Dlatego tu nie chodzi o teologię, tu nie chodzi o prawdę teologiczną, tylko o władzę. Ona nareszcie ma władzę, ona w tych ludziach znalazła wspólnotę. I tutaj ja o to tak, chodzi. Ale to łuda wspólnoty jest. No oczywiście, że to jest łuda wspólnoty. Dlatego ja rozumiem i że tak powiem, cenię nawet twoje wątpliwości, czy tak ją zostawić. No nie, jeszcze ze spowiednikiem porozmawiaj. Chociaż powtarzam, jeśli ktoś wybiera spowiednika i mu ufa, to powinien mu być posłuszny. Spowiednik cię zna. Może widzi, że ty też jesteś już nawet jedną nogą w tym.
ale jeszcze ze spowiednikiem można pertraktować i prosić o wyjaśnienie. I wtedy, powtarzam, mieć grupę wsparcia, mieć rozeznanie, mieć rozmodlenie swoje, że kiedy się idzie, no tak, ale przychodzi moment, kiedy mówimy non possumus, to znaczy słuchaj, próbowałem ci pokazać miłość, bo tam nie trzeba, proszę państwa, tam się w teorii energii, to nie ma co z taką dziewczyną zapuszczać, no można oczywiście o tym rozmawiać, ale powtarzam, tu chodzi o coś innego, może i pokazać Kościół, grupę, miłość, pokazać jak Kościół uzdrawia. Kościół uzdrawia tak, proszę państwa, bez energii, tylko Kościół ma nieraz panią taką polcię przy parafii, co ona wszystkim chorym rozniesie, 15 kobitkom rozniesie rano chleb, masło i te kobiety są zdrowe. One są zdrowsze, bo jak przyjdzie pani polcia i pogada, jaka dzisiaj pogoda, to im się chce żyć. Kościół ma takie uzdrowicielki, proszę państwa, i siostry zakonne cudotwórczynie ma. I księży, którzy uzdrawiają swoim słowem, swoją posługą, ale też i wypędzaniem złego ducha. Dlatego to jakoś pokazać. A natomiast, kiedy ona na przykład, tutaj taki portret psychologiczny nakreślę, ciągle była nieważna. Matka mówiła, spływaj, ojciec mówi, spływaj, wynoś się, na podwórku mówili, o, to ta córka tych pijaczków. I nagle ktoś jej dał energię i powiedział, słuchaj, jeśli wypowiesz to zaklęcie, jeśli zestawisz te cyfry, będziesz miała władzę. No to, proszę państwa, ona się pierwsza w życiu poczuła we władzy. No tylko, że czyja to jest władza i jakim kosztem i do czego to prowadzi, to państwo się już domyślacie. No właśnie, bo tutaj już byty nieprzychylne co najmniej człowiekowi wchodzą w rachubę i na dodatek ja myślę, że skoro już pojawia się taka manipulacja, no to też za tym pewnie idzie narastająca taka zdolność psychotechniki, czyli już rzeczywiście świadomego wykorzystywania poszczególnych jakichś segmentów tej pseudowiedzy i oddziaływania na drugiego człowieka, więc tutaj jakoś nawiązuje do tego, co ksiądz mówił, że nawet będąc człowiekiem, tak mówiąc żartobliwie, sformatowanym duchowo, można no, gdzieś przez manipulację, czy przez takie techniki przeróżne w relacjach z ludźmi, no dać się wkręcić w niezdrowe rzeczy. Tym bardziej, że skoro tam już dochodzą do głosu jakieś siły no, nie z tego świata, to no, umówmy oczywiście się. Oczywiście nie jedna pani poszła do drugiej na zasadzie, że pani Wiesia chciała pokazać pani właśnie Krzysi takie wahadełeczko, takie karty, tak, takie fajne dostała. Takie pasjansik, tak. Wnuk mi takie chińskie, wie pani, takie kamyczki przywiózł. No teraz parę tygodni temu w telewizji widziałem rano w tym programie Kawa Herbata, wróżka, jakieś kości od kury rzucała tam na jakieś plansze, coś. Śmiertelnie poważnie opowiadając o takich historiach. No jeśli sobie jakaś pani to pooglądała, czy pan starszy miał emeryt, no to i nie ma zdrowej wiary i szuka właśnie władzy, szuka, lęka się bardzo zdrowie. Zdrowie się stało dla niego Bogiem, że jest gotów podpisać pakt z diabłem, żeby tylko to zdrowie było. No to wszystko jest to niebezpieczne. Następny list napisała Anna Maria. Zastanawiam się, jak jest ze zbawieniem ludzi, pisze autorka, którzy nie są praktykującymi katolikami. Uważają, że wiara jest dla ludzi słabych, ale są bardzo uczynni, chętni do pomocy, zawsze uśmiechnięci, mili i przyjemni. Wdzięczna będę za odpowiedź. Proszę państwa, zawsze pozostaje tu jedno pytanie. Czy temu człowiekowi była głoszona Ewangelia? Czy była oczywiście głoszona w sposób poprawny, taki dobry, bo można głosić Ewangelię źle, no, prawda, jakaś psychopatka, katechetka czy ksiądz, który się wyżywa i głosi Chrystusa, a jednocześnie poniża ludzi, trudno to nazwać dobrym głoszeniem Ewangelii. Ale czy temu człowiekowi była dobrze głoszona Ewangelia i dlaczego on jej nie przyjął? To jest pierwsze pytanie. Jeśli dojdziemy do wniosku, że temu człowiekowi nigdy nie była głoszona Ewangelia, on o Jezusie nie słyszał, to pamiętajmy, że w każdym człowieku jest pierwiastek dobra i każdy człowiek ma ten pierwiastek niejako przed swoimi oczami sumienia i albo będzie zgodnie z nim postępował, albo przeciwko. I na podstawie tej będzie sądzony. Oczywiście ludzie, którzy nie usłyszeli bądź odrzucili Jezusa nie z własnej winy. Chłopak był na przykład wychowywany w rodzinie komunistycznej, gdzie mówiono, że religia to opium dla ludu, mówiono tylko o grzechach księży i on się tak został wychowany. Ale za tym pierwiastkiem dobra wewnętrznym idzie. I czyni dobro. Oczywiście będzie zbawiony, ponieważ wielu ludzi na świecie nie wie, że chociaż oczywiście teologii nie zna, sakramentów nie zna, to żyje w atmosferze miłości chrześcijańskiej. Oni o tym nie wiedzą. To tak, proszę państwa, jak jakiś murzynek gdzieś tam w buszu, tak sobie znalazł takie
jakieś tam, nie wiem, no, pofantazjuje o jakieś odchody ptasie, jakieś piórka kolorowe i tak zobaczył, że z tych piórek to takie kolorki wychodzą. On sobie patyczkiem wziął i tak na skałach sobie mazał i nawet nie wiedział, że jest impresjonistą, bo tak mu się ta woda rozmywała i ktoś przychodzi po latach, mówi, ty Murzynek, ty jesteś impresjonista. Mówi, co to jest impresjonista? No to jest właśnie taki styl malarstwa. A co to jest malarstwo? I Murzynek 30 lat nie wiedział, że jest impresjonistą, tylko sobie chodził tak nad morze i rozmazywał na skałach takie kolorowe tam z ptaków, jakieś tam, prawda, skorupki sobie gotował i takie farbki miał i to, no, proszę Państwa, wielu ludzi, wielu Murzynków nie wie, że są świetnymi piłkarzami. Tłuką tam jakiegoś orzecha, tak. Szmaciankę, bramki mają może nie kwadratowe, okrągłe, żonglują tym świetnie i ktoś mówi, słuchaj, jesteś świetnym technikiem piłkarskim. On mówi, co to jest piłka? Co ty? My gramy w takie bumba bumba, prawda? Wielu ludzi naprawdę nie słyszało o chrześcijaństwie, a szanuje rodziców, pomaga innym, kiedy spotkają zranionego, to go opatrzą. Brama dla nich do nieba jest otwarta. Następny list też od Anny Marii. Pytanie brzmi, czy każdy może posiadać szkaplerz? Jeśli tak, to gdzie można go przyjąć i kupić? To, proszę Państwa, ja teraz trochę przeczytam, bo tu specjalistą nie jestem. Szkaplerz karmelitański są to dwa prostokątne płatki sukna wełnianego, zwykle z habitu, koloru brązowego, połączone dwiema tasiemkami. Na jednym płatku ma być wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nie są one jednak konieczne. Nosi się go na szyi tak, aby jedna część spoczywała na piersiach, a druga na plecach. Nie można całego szkaplerza schować na przykład w woreczku, a nie oprzeć płótnem. Jakaś część brązowa musi być odsłonięta. Szkaplerz trzeba poświęcić koniecznie według rytu. Ten ryt jest dostępny w internecie. To już moja uwaga. Władze przyjmowania do bractwa, zwanego także arcybractwem, mają tylko ojcowie karmelici lub uważnieni przez ich generałów i prowincjałów kapłani. Ktoś tylko przyjął szkaplerz, należy do tak zwanej rodziny karmelitańskiej. Czyli, proszę Państwa, każdy ksiądz może według tego rytu poświęcić szkaplerz i dać ci w kościele, ale wtedy nie należysz do bractwa czy arcybractwa. Należysz tylko do rodziny karmelitańskiej. Te rodziny karmelitańskie, ogólne pojęcie oznaczające właśnie wszystkich noszących szkaplerz, przez co w jakiś sposób są złączeni z Karmelem. Jeżeli chce się jednak pełnego uczestnictwa w dobrach zakonu, musi się wysłać swoje imię, nazwisko do klasztoru karmelitańskiego w Warszawie na ulicy Razławickiej, lub kościoła, przy którym jest formalne erygowane bractwo celem wpisania do księgi bractwa. Najlepiej dokonać tego osobiście i poprosić o wypowiedzenie formuły włączenia do bractwa. Szkaplerz wełniany można zastąpić tak zwanym medalikiem szkaplerznym. Konieczne z jednej strony Matka Boża, na drugiej Serce Jezusa. Od 1910 roku tak jest, że można nosić medalik. Musi on być poświęcony według tego samego rytu, noszony nieustannie na osobie i godnie noszony. Noszenie zawsze tylko dla wygody czy ze wstydu medalika zamiast szkaplerza nie daje jednak poczucia okrycia płaszczem Maryi i całej jego symboliki, a nawet jest wątpliwe. Od początku były kontrowersje, czy przynosi to pełnię łask płynących z tego nabożeństwa, choć obecnie większość publikacji twierdzi, że tak. Przyjęcie szkaplerza musi się odbyć przy użyciu wełnianego i poświęconego później. Można nosić i niepoświęcony, lecz dobrze jest go poświęcić choćby zwyczajnie, czyli prosząc księdza w zakrystii. No właśnie, tutaj ksiądz powiedział, że formuła jest dostępna w internecie, ale to nie znaczy, że otwierając sobie stronę internetową nie, można sobie poświęcić szkaplerz. Ksiądz musi, tak, może poświęcić. Koniecznie, wyłącznie. Proszę Państwa, nas katolickich stronach informacji, może nawet jeszcze pełniejszych, proszę wrzucić na wyszukiwarkę szkaplerz i tam się pootwiera. Święto Matki Boskiej Szkaplerznej jest 16 lipca, to jest dzień też odpustu i w tym dniu szczególnie uroczyście nakłada się szkaplerze tym, którzy chcą je przyjąć. Bardzo uroczysta zawsze jest ta ceremonia w Karmelu w Czernej pod Krakowem. Polecam ci wszyscy, którzy w czasie wakacji przyszłorocznych mogą tam się wybrać, to 16 lipca jest tam wielka uroczystość zawsze. Sięgamy teraz po list Moniki. Autorka pisze. Chciałabym się zapytać, czy złe uczucia są grzechem. Chodzi mi o konkretną sytuację. Nie lubię pewnej osoby. Nie jest to mój własny wymysł. Ta osoba jest powszechnie nielubiana, między innymi za swoje zachowanie, chamskie odzywki. Uważa ona, że każdy ma jej pomagać w razie potrzeby. Sama jednak nie zrobi dla nikogo najprostszej rzeczy. Nie lubię tej osoby, nie lubię przebywać w jej towarzystwie. Denerwuje mnie swoim zachowaniem i tym, co mówi. Czasem jej wręcz nienawidzę. Jednak pomimo wszystko staram się jej tego nie okazywać. Czasem aż się we mnie gotuje, ale ja staram się nie mówić ani słowa.
Czy sam fakt, że żywię do niej złe uczucia, jest grzechem i czy powinnam się z tego spowiadać? Jeśli tak, to co z warunkiem spowiedzi, którym jest postanowienie poprawy? Nie mam wpływu na moje uczucia do tej osoby. Jednocześnie dodam, że nie mam możliwości unikania tej osoby, bo pracujemy razem w jednej firmie. Proszę Państwa, zacznę prowokacyjnie. Tak jak Państwo zauważyliście, lubię nieraz trochę poprowokować, no to podnosi atmosferę, temperaturę przynajmniej katechizmu. Pan Jezus też nie był lubiany przez całe otoczenie. I wszyscy mówili, że jest wariat, jakiś diabeł i tak dalej, i tak dalej. Chociaż, no, zarzuty były poważne. Poważne, chwilami, chociaż tak. Dlatego można zbiorowe nielubienie kogoś nie gwarantuje, że to my wszyscy mamy rację, bo na przykład jest grupa leni patentowanych w fabryce i przychodzi uczciwy chłopak, robotnik i zaczyna pracować. No, domyślacie się Państwo, jak go zaczną inni traktować i zresztą takich historii w filmach opowiadanych było po prostu mnóstwo, że ktoś jest wykańczany przez środowisko. Ja wierzę, że człowiek, który tutaj, o którym pisze autorka listu, jest może rzeczywiście niesympatyczny i jakiś pogubiony. Ale właśnie, czy ja mogę powiedzieć, że moje uczucia nie zależą ode mnie i po prostu w tym zostać? Nie, dlatego, że taki człowiek jest dla nas wyzwaniem, proszę Państwa. Bóg posyła ludzi takich do nas, żeby... Dlaczego? Żeby odkryć zamysły serc wielu. Tak jak powiedział Symeon do Maryi. Twoją duszę miecz przeniknie, żeby wyszły na jaw zamysły serc wielu. Otóż to, że taki człowiek nas wkurza, to być może coś jest w nim tak, ale na pewno, proszę Państwa, coś jest w nas tak. Tu autorka pisze, czasem wręcz jej nienawidzę, czasem aż się we mnie gotuje. Monika, a co to się w tobie gotuje? Co to się w tobie gotuje? A może ten człowiek ci kogoś przypomina i dlatego tacy ludzie są zadaniem. Po pierwsze, spojrzeć na niego szerzej. Tak jak tutaj pisała autorka o tej miłośniczce numerologii. Ale jednak widzi, miała rodziców alkoholików, miała trudne dzieciństwo, jest jej ciężko. My nie znamy dzieciństwa naszych kolegów z pracy, z problemów małżeńskich, zdrowotnych, uzależnień. Może ten człowiek jest narkomanem. Ktoś powie, nie, no bo on jest normalny. Nieraz nie wiemy. Proszę Państwa, nieraz ktoś może być alkoholikiem, a w pracy nikt nie wie, bo on po powrocie do domu wypija 4 piwka, upija się lekko, trzeźwieje rano, idzie do pracy i ma ogromne kłopoty z alkoholem od lat. Już wątroba pada, a koledzy mówią, on alkoholikiem? W życiu bym o tym nie słyszał. Czy jakieś różnego rodzaju uwikłania. Może jest przez kogoś szantażowany. No, proszę Państwa, mnóstwo mógłbym tutaj podać przykładów. Dlatego pierwsza rzecz, mówić, Panie Boże, ja go nie znam. Na pewno on coś ma, bo proszę Państwa, na pewno coś ma. Ludzie tacy, którzy prowokują innych, ludzie tacy, którzy są zadziorni, niegrzeczni. No czymś to serce zostało tam, przepraszam, skopane. Ale powtarzam, i w tobie coś jest nie tak. Pan Bóg ci może tego człowieka przysłał, żebyś poznała swoje serce, dlaczego tak reagujesz. Proszę Państwa, ludzie o pokoju w sercu, tak łatwo ich nie jest wytrącić. Dlatego te uczucia są zadaniem duchowym. Są szkołą miłości. I ja wiem, że uczuciom się nie powie, wyjdźcie ze mnie, natomiast uczucia można podkopać, wchodząc w swoje serce, zmieniając swoje serce i wtedy zmienią się uczucia. Uczucia można zmienić, kiedy się drugiego człowieka pozna. Nieraz to jest radykalnie, prawda? Dziewczyna nienawidziła ojca, bo matka jej zawsze mówiła, twój ojciec to był alkoholik, to był drań. I nagle dziewczyna znajduje list ojca w szufladzie, gdzie pisze zupełnie o sobie jakoś inaczej, o swojej tragedii. I w ułamku sekundy zmieniają się uczucia dziewczyny do ojca. Tak, no optyka w ogóle się zmienia. Z nienawiści płacze, ryczy i jedzie na grób i mówi, tato, przepraszam cię, to nie było tak, jak mówiła mama, ja teraz to rozumiem. Więc i tutaj jest to, nie można sobie powiedzieć, no cóż, uczucia są ode mnie niezależne, więc będę chodził. Poza tym, proszę Państwa, takie uczucia nienawiści, gotowania się, jak mówi autorka, no są preludium do wojny, no. Na pewno już nieraz wybuchło tam coś, na pewno już nieraz były złośliwości, obmowy i te uczucia są garkiem, w którym się grzechy gotują, no. I dlatego coś z nimi trzeba zrobić. Ja pozwolę sobie też na 2 słowa komentarza i zacznę równie prowokacyjnie jak ksiądz. Mianowicie, że no co, taką sytuację widzę jako stan błogosławiony. No. Oczywiście, no, bo to jest otwarcie. Pan Bóg właśnie, tak jak ksiądz powiedział, posyła tę osobę, żeby odkryła zamysły serc wielu. Bo cóż można powiedzieć, no ja gdzieś tam sięgając do moich własnych doświadczeń w trudnych relacjach, wiem doskonale, jaki to jest trud i cierpienie, no kiedy widzę, jak we mnie gotują się uczucia wobec kogoś, z czym sobie nie radzę i wielokrotnie, czy próby jakieś przebaczenia, czy pojednania są tym bardziej raniące, bo widzę, że druga strona w ogóle nie nadaje na tych częstotliwościach.
Więc no, jest to zadanie. Jest to zadanie, w którym rzeczywiście trzeba zobaczyć siebie, co we mnie jest do uporządkowania. Gdzie ja mam zajrzeć w siebie, w swoje serce, w swoją historię życia, żeby zobaczyć tę przyczynę mojej reakcji na drugiego człowieka. Bo tak naprawdę bez względu na to, co on robi, to uczucia są moje. Oczywiście one są barometrem tego, co się we mnie dzieje. I mają pokazać stan mój i zarówno ten globalny, ale i ten chwilowy, co się ze mną dzieje w tym momencie moim życia, ale też gdzie jest ta przyczyna, która uruchamia to w tym momencie mojego życia. Dlatego jeszcze dla dalszego prowokowania zapytam, a czy wy potrafiliście podejść z życzliwością do tego, powtarzam, w 95% na pewno skopanego człowieka wewnętrznie, poranionego i powiedzieć, słuchaj stary, zróbmy sobie dzisiaj wolne, chodź na piwo, chodź do tego nowo otwartego pubu, pogadamy. Czy tylko po prostu od początku trwa wojna, wy strzelacie do niego rakiety dalekiego zasięgu, on odpowiada zaminowaniem pola. No właśnie, jest pytanie, jak łatwo jest powiedzieć, że ktoś jest, przepraszam, hamowaty, a co zrobiłeś? On jest hamowaty, no to co zrobiłeś? No nic nie mogę zrobić, bo on jest hamowaty. Proszę Państwa, też w wielu historiach pokazuje się, że ci wrogowie, co walczyli latami, coś się stało, coś zmieniło, zostali wielkimi przyjaciółmi. Wielkimi przyjaciółmi zostali i miałem prawie takie podobne sytuacje, że od razu żeśmy się z kimś tam nie polubili, jakiś ksiądz, jakiś świecki, jakaś siostra, a potem, kiedy wyjrzeliśmy za siebie zza płota, okazało się, że niepotrzebnie się kłócimy. No tak, tutaj też ten fragment Ewangelii, w którym jest mowa o Dżazy i Belce, mi się przypomina i warto oglądać siebie w takich sytuacjach i drugą osobę, chociaż no, dali Bóg z ręką na sercu, muszę powiedzieć, nie jest to łatwe i tutaj też współczuję autorce, bo sam miałem parę w życiu i mam do dzisiaj trudnych sytuacji, w których nie zawsze mogę sobie poradzić, no ale widzę, że tylko Pan Bóg może zaproszony do tej sytuacji, bo to jest sytuacja cierpienia, no to nie jest komfortowa sytuacja, kiedy nie można sobie poradzić i z uczuciami nienawiści czy niechęci do drugiego człowieka, czy z trudną relacją. No i to jest ewidentne zaproszenie do Pana Boga do tej sytuacji, bo tylko On może to przemienić. To przebaczenie, pojednanie, czy zrozumienie drugiego człowieka, nawet przyjęcie go w geście pokory, że On taki jest. No. Skoro Pan Paweł zdobył się tutaj na takie trochę osobiste wyznanie, to też powiem, że proszę Państwa, cieszę się, że jakoś no, człowiek może dojrzewa. Pan Bóg trochę mnie uczy tego, że kiedy wchodzi ktoś do pokoju i właśnie nie lubię, że już analiza idzie serca mojego, jego, już zaczynam widzieć, o co chodzi. Mówię, oj, uczucia, siedźcie cicho, nie okłamujcie mnie, bo ja już wiem, że ja się na przykład boję tego człowieka, on jest dla mnie jakimś zagrożeniem, boję się, że mnie w czymś zdemaskuje, prawda? Nieraz otwieram rano w poniedziałek po katechizmie poręcznym internet, a tu widzę maila, nie zgadzam się z księdzem, pierwsze sercucha, a potem spokojnie, no nieraz ktoś rzeczywiście ma rację, pomyliłem się, odpiszę, przyzna, ale odruch pierwszy serca jest, co, jak on śmie, dlaczego? Na pewno jakiś Jehowita tu mnie atakuje. No tak, no emocje czasami działają poza kontrolą i to oglądanie ich, to jest duża sztuka, no to nauka na całe życie, ten proces przeżywania rzeczywistości, czyli emocje, jest często od nas tak niezależny i jego źródła są tak zamaskowane, że odnalezienie tego jest zadaniem no, na całe życie. No. Źródła emocji, nie emocje są w sercu. Źródła emocji są w sercu. I tam ich trzeba leczyć. W korzeniach trzeba leczyć emocje, czyli w ustawieniu naszego serca, w myśleniu naszego serca, w pragnieniach naszego serca. Tam jest problem. Następny list biorę do rąk. Napisała go Krysia. Mam pytanie, dlaczego Bóg, skoro tak umiłował swojego syna, wysłał go na śmierć? Dlaczego ginie tyle niewinnych dzieci? Czyżby był żonny krwi? O to pyta Elżbieta, a widocznie ze skrzynki Krysi korzysta. Gdy na przykład zginęła dziewczyna od ponad 100 zadanych ciosów, to można to podciągnąć pod śmierć męczeńską lub śmierć przygodnego przechodnia na skutek bandyckiego napadu. To czy taki zabity ma szansę na świętość? O to pyta Krystyna. Proszę Państwa, to jest, mówiąc obrazowo, bo to jest cała teologia śmierci Chrystusa i sensu jego krzyża. My wpadliśmy w dół, proszę Państwa, w dół grzechu i nikt z nas nie był tak dobry, żeby wyjść z tego dołu o własnych siłach. Umarlibyśmy do końca świata i musiał przyjść jakiś człowiek, żebyśmy my sami z tego dołu wyszli, bo gdyby nas Pan Bóg wyciągnął, mówiąc obrazowo, to byśmy już byli tacy, co narozrabiali, a nie naprawili. Wiecie, proszę Państwa, człowiek, który narozrabiał, a sam nie naprawił, to się czuje trochę nieswojo, prawda? Zbił wazon, a mamusia mówi, a ja to kupię za ciebie. Natomiast chodziło o to, żebyśmy to ktoś z ludzi
przeprosił Boga i wyciągnął ludzkość z tego dołu. I to zrobił Jezus. No, jak z dołu wyciągał, to się strasznie pokaleczył. I to po prostu, proszę Państwa, mówiąc obrazowo, ojciec, Bóg ojciec synem mówił, synu, zobacz, oni są tak poranieni przez diabła. Ktoś musi im pomóc. Syn powiedział, tato, ja idę. Nie musiał. To nie było tak, że Bóg ojciec mówił, synu, marsz na krzyż, a Jezus mówi, tatusiu, ja nie chcę. Marsz na krzyż. Mógł w każdej chwili Jezus się wycofać, wrócić do Ojca, do nieba. Chciał. To była też wola Ojca, który go posłał, synu. Ale też i obraz posłuszeństwa. Obraz, prawda? Posłuszeństwa. Chcę, żeby byli oni odkupieni przez ciebie. To jest moja wola. Posyłam cię, ale możesz odmówić. To było też wolne przyjęcie przez Jezusa Chrystusa, bez żadnego obciążenia winą, bo o tym w Trójcy Świętej w ogóle nie ma mowy. Ale to też pokazuje, jak ważne jest posłuszeństwo, bo przecież w Ewangelii jest takie zdanie, gdzie Jezus mówi do apostołów, kto jest moim uczniem, niech idzie za mną. Gdzie ja jestem, tam moi uczniowie, a jeżeli ktoś jest przy mnie, jest moim uczniem, to mój ojciec odda mu chwałę. To jest posłuszeństwo miłości, proszę Państwa. Jest posłuszeństwo policji, która może pałką zdzielić, a jest posłuszeństwo, że żona mówi do męża, proszę cię, nie jedź na ryby, zostań ze mną, mam dziś trudny dzień. I on mówi, dobrze, kochanie, zostanę. To jest posłuszeństwo, ale inne niż posłuszeństwo policjanta, który mówi, jak pan się nie zatrzyma, to kolczatkę rozciągamy na drodze. To jest coś innego. Teraz także to nie była żądza krwi, po prostu nie było innego sposobu na wybawienie ludzi. Nie było innego sposobu, znaczy może Pan Bóg, nie wiem, ale teologia nie ma gdybania. To był jedyny sposób odkupienia nas, żeby ktoś złożył za nas ofiarę doskonałą. Jeden z ludzi musiał to zrobić i dlatego Syn Boży stał się człowiekiem. Jeżeli Pan Bóg to przewidział, to znaczy, że było to jedyne rozwiązanie. Natomiast drugie pytanie, czy zginęła dziewczyna od ponad 100 zadanych ciosów, to można to podciągnąć po śmierć męczeńską? To zależy. To zależy, co to była za dziewczyna. Jak była to prostytutka, która okradła jakiegoś pana, a on się wściekł i zadał 100 ciosów, trudno zrobić z tego śmierć męczeńską, ale... Znaczy tak po ludzku tak, no natomiast... Po ludzku tak, duchowym, ale w sensie chrześcijańskim to nie była żadna obrona wartości. Tak samo czy dzieci zabite. Jeśli to były niemowlęta, tak jak to miało miejsce w Betlejem, Kościół uznaje, że był to atak na niewinność, na czystość tych dzieci, że tu się diabeł wściekł ich czystością i niewinnością i uznaje to za męczeństwo. Śmierć przygodnego przychodnia na skutek bandyckiego napadu. Czy taki zabity ma szansę na świętość? No oczywiście, że ma szansę na świętość, że pójdzie do nieba i będzie święty. Natomiast, że będzie ogłoszonym świętym, to zależy, co to był za przechodnień, gdzie on szedł, po co on szedł, jaka była sytuacja, jak się zachował. Prawda? Ksiądz Popiełuszko, no męczeństwo ewidentne. Został zaatakowany za to, że bronił prawdy, bronił Chrystusa, bronił sprawiedliwości, bronił godności ludzkiej, za to został zabity. I oczywiście w odruchu, kiedy już go bito pałkami, uciekał z tego samochodu, ale jednak wiadomo jest, że on się na to męczeństwo godził świadomie, bo liczył się z tym, że w każdej chwili go to spotka. W każdej chwili go to spotka. No tak, ale tutaj jest pewien dylemat. Nawiążę do tego, o czym ksiądz mówił w przypadku rzezi niewiniątek. Kościół mówi, że kto nie jest ochrzczony, to może mieć poważne problemy ze zbawieniem, prawda? Oczywiście nie mówi, że ktokolwiek będzie potępiony, ale no, jest takie mniemanie, że każdy, kto jest wszczepiony w Kościół przez chrzest, to ma tę drogę do zbawienia otwartą. Jeśli już mowa z kolei o dzieciach, które zostały zgładzone w łonach matek, o aborcji, to z kolei słyszę głosy coraz częstsze w Kościele, że jest to wielka rzesza męczenników, którzy wstawiają się tutaj za nami na ziemi. Mhm. Więc jest tutaj jakieś rozpięcie, prawda, między tymi dwoma pojęciami. No bo skoro męczennik, to jest uznany, tak jak ksiądz powiedział, za tego, na którego został przeprowadzony zamach, na jego niewinność. No bo to jeszcze dziecko, które nawet nie zdążyło się narodzić, a z drugiej strony nie zostało ochrzczone. Tak, ale jest coś takiego, to teologowie dyskutują, proszę Państwa, jak chrzest pragnienia, prawda? Zostało to opracowane teologicznie, odkryte teologicznie w chwilach, kiedy byli chrześcijanie, raczej katechumeni, kandydaci do chrztu, mordowani w pierwszych wiekach i nie zdążyli przyjąć chrztu, ale oni mieli pragnienie chrztu i nie z ich winy to pragnienie zostało zrealizowane. Kościół pragnie zbawienia wszystkich ludzi, Kościół pragnie chrztu dla tych nienarodzonych dzieci. One jeszcze nie mogą pragnąć chrztu, bo one nie mają pojęcia w łonach matek, że coś takiego istnieje. No właśnie, tym bardziej rodzice, którzy je zabijają. Ale Kościół pragnie, dlatego proszę Państwa, to jest też w ogóle problem zbawienia dzieci nieochrzczonych. Jaki stopień zbawienia. Tutaj dyskusja teologów trwa.
Natomiast jedno jest pewne, że i oczywiście inne jest męczeństwo świętego Cypriana, czy właśnie księdza Popiełuszki, czy Maksymiliana Kolbe od męczeństwa dzieci nienarodzonych. Powtarzam, to był świadomy wybór śmierci. Tam świadomego wyboru śmierci nie ma, ale de facto ta śmierć jest i szatan się wścieka. Proszę pamiętać, że każdy taki akt zabójstwa dziecka nienarodzonego, co jest sprzeczne z naturą. Matka zabija swoje dziecko, kiedy ona, bardzo przepraszam za porównanie, ale jak, proszę państwa, wiecie, że jak suczka ma małe, na litość boską, nie zbliżać się. Nie zbliżać się, bo przez zagryzie. To jest natura, mówi, broń swojego małego. A tutaj matka idzie do ginekologa, żeby to, no, już nie chcę mówić w szczegółach, my wszyscy wiemy, o co chodzi. Dlatego tu jest ewidentne działanie szatana przez różny sposób. Nieraz biedne zastraszenie tej dziewczyny, przekupienie, złe wychowanie. Nie chcę tutaj mówić, że te dziewczyny są opętane, bo to są tragiczne nieraz sytuacje. Ale kusy tu kręci ogonem niemiłosiernie. Dlatego jest to też męczeństwo, bo to jest atak złego na te niewinne istoty, czyściutkie istoty. Sięgamy po ostatni już list w dzisiejszym katechizmie. Napisała go Anna Maria ponownie. Nie wiem, czy ksiądz odpowiada już na te pytania, a mianowicie, ile razy można przyjąć komunię świętą w ciągu dnia? Dwa czy trzy razy? Dwa razy, z tym, że za drugim razem, jeśli przyjmujemy drugi raz, to zawsze musi być to uczestnictwo na całej pełnej mszy świętej. Czyli pierwszy raz możemy przyjąć na mszy świętej albo w rycie poza mszą świętą. Na przykład do babci przyszedł ksiądz, udziela babci komunii w domu i ja też jestem z babcią i też przyjmuję komunię. Ale gdyby ksiądz przyszedł do dziadka drugi raz wieczorem, też z takim rytem poza mszą, to już nie wolno drugi raz. Ale jeśli wieczorem jesteśmy w kościele drugi raz, na całej mszy świętej, to wolno nam przyjąć po raz drugi komunię świętą. No i oczywiście wolno przyjąć wtedy rano i wieczorem, kiedy i rano jesteśmy na całej mszy świętej, i wieczorem jesteśmy na całej mszy świętej. Także możemy przyjąć podwójnie. A czy w takim razie może zaistnieć taka sytuacja? Dajmy na to, że ktoś mnie wzywa nagle do pracy. Coś się stało. Zostałem telefonicznie wezwany, a miałem o tej porze iść na mszę świętą. I wygląda na to, że cały dzień spędzę w pracy. Nie ma mowy o tym... Ale pan że... mówi o niedzieli? Nie, mówię o dniu poprzednim, ale miałem głęboką wolę i intencję, prawda, być na Eucharystii. Jedyną możliwością teraz, aby przyjąć Eucharystię, to jest szybciutko pobiec do kościoła i poprosić księdza, aby mi udzielił komunii. Czy istnieje taka możliwość? Proszę państwa, kiedy ktoś... z jakichś przyczyn poważnych, nie jest to chęć, ale naprawdę ma jakiś trudny dzień, operację, coś takiego, prosi o udzielenie komunii świętej poza mszą świętą, to jest taki ryt, jest taka możliwość. Kościół może to uczynić. No tylko też tutaj rozsądek duszpasterski nakazuje, że jeśli ktoś by sobie tak 30 dni w miesiącu chodził tylko, pomijam już tę kwestię niedzieli. Tylko, no nie, no wyjątkowa sytuacja. Ale wyjątkowo, oczywiście jest, jeśli ktoś z poważnych przyczyn prosi, proszę państwa, jakże często się chorym udziela komunii świętej w szpitalu, którzy nie są nam przy świętej, bo msza święta jest w kaplicy dla tych, co mogą przyjść, a kilkadziesięciu chorych nie może się ruszyć z łóżka. Im się codziennie udziela, bo komunii świętej często w rycie właśnie poza mszą świętą. A w niedzielę? Jeśli nie mogą zejść z łóżka, to oczywiście też. A taka sytuacja, jak opisałem, na przykład w niedzielę, no jakaś sytuacja awaryjna. No rozumiem, ale w energetyce. Tak, to też, takiego, to tak? Też, oczywiście. Wtedy nieobecność nam przy świętej jest uzasadniona, prawda? Była katastrofa w elektrowni. Gość wraca o 21 do domu, pomijmy, że to nie jest Warszawa i nie mam przy świętej Anny. I jeszcze ksiądz jego znajomy jest, jakiś ksiądz mi udzieliby komunii. A tak, oczywiście, cały czas synu pracowałeś dla ludzi z miłości, to elektrownię ratowałeś, jak najbardziej, nie ma grzechu, a komunię przyjąć może. Dziękuję państwu bardzo serdecznie za uwagę. Jeśli Bóg pozwoli, spotkamy się za tydzień. Szczęść Boże. Z Panem Bogiem. Katechizm poręczny. Czyli rozmowy z księdzem Piotrem.